Są floksy szydlaste i smagliczki skalne. Nowe oblicze ogródka.
się gotuje, czy to się je na surowo. Zaraz tu doczytamy sobie. Można, czego nadają się do konfitur, dżemów i sosów. Mają duże bogactwo pektyn. Mogą być kwaszone, kandysowane, marynowane, zapiekane, smażone i gotowane. Można je suszyć i używać zamiast rodzynek. O, widzicie? Zasady pielęgnacji roślin zielarskich. W maju przygotowujemy wzmacniające rośliny zielarskie, gnojówki z pokrzywy. To też już robiłam. I też naprawdę bardzo fajnie.
Można tu uprawiać borówkę, malinę, truskawkę, poziomkę. No
zobaczymy, co z tego.